Słyszałem o karmie Boruto. Nie ma sensu teraz żałować. Czuję, że znowu zawiodłem Boruta. Wiadomości zawsze szybko do ciebie docierają. Nie złożyłem mu obietnicę. Jeżeli karma przejmie nad nim kontrolę, powstrzymam go nawet jeśli miałbym go zabić. Sporo czasu już minęło, odkąd Boruto dostał karmę. W tamtym czasie nie mogłem niczego zrobić. To nie jest twoja wina. Ale ja jestem jego ojcem. W celu dopełnienia obowiązków Hokage, słuszne jest powstrzymanie Boruto nawet zabijając go. Moim nadowiązkiem jest chronienie życia ludzi w wiosce. Nawet jeśli się z tym szybko uporasz, twoje opcje są ograniczone. Gdyby nie było tam Kawakiego, kto wie, co by się stało. Sasuke, ty... Nawet teraz, kiedy rozmawiamy, ciało Boruto powoli przyjmuje Otsutsuki. A ja nic nie mogę zrobić. Dlatego tym razem ja dotrzymam obietnicę. Nie potrafię go skrzywdzić. Boruto nie zrobił nic złego. Powiedziałeś mu już, że nie zostało mu dużo czasu? Ej, czy nie na to polega bycie rodzicem? Zanim to się stanie, zrobię coś z tym. Ta sytuacja jest zupełnie inna. Ukrywając to, niczego nie zmienisz. Pora byś obudził się do rzeczywistości, Naruto. Nie masz już w sobie Kuramy.